W ostatnim numerze Najwyższego Czasu ukazał się bardzo interesujący wywiad z panem redaktorem Stanisławem Fiorkiewiczem pod tytułem Tajne Zarządzenie, w którym to wywiadzie pan redaktor ujawnia pewną tajemnicę stanu, mianowicie chodzi o... O co, panie Stanisławie? Chodzi o zarządzenie, które... To znaczy, ja nie ujawniam tajemnicy, od której trzeba zacząć, bo ja tę wiadomość uzyskałem od mojego honorable korespondent, którego nazwiska ze zrozumiałych względów ujawnić nie mogę, bo no, informatora się nie ujawnia, który mnie zapytał, czy ja wiem, że w czerwcu ubiegłego roku premier Tusk wydał wojewodom tajne zarządzenie, żeby w trybie administracyjnym pozytywnie załatwiali prośby o przekazanie własności żydowskim spadkobiercom, którzy nie mają żadnych dokumentów, nie legitymują się żadnymi dokumentami. Ja o tym zarządzeniu nic nie wiedziałem. Pierwsza taka informacja, że coś takiego mogło być, pochodziła właśnie od tego mojego korespondenta. Jak pan zauważył, redakcja Najwyższego Czasu zwróciła się oficjalną drogą do rzecznika wojewody mazowieckiego. Oczywiście rzecznik odpowiedziała, że nic o takim zarządzeniu nie wie, ale co miał odpowiedzieć? Jeśli zarządzenie jest tajne, no to oczywiście nie ujawnić tego nie może. Natomiast ja w tej rozmowie z panem Pazio zwróciłem uwagę, że to może być wiadomość prawdopodobna. Dlatego, że potwierdzałaby to, zgadzałaby się sekwencja wydarzeń, taki stosunek wynikania. Przypomnijmy tę sekwencję. Więc po pierwsze, na początku ubiegłego roku izraelski dziennik Haaretz doniósł o powołaniu, utworzeniu zespołu specjalnego przez rząd Izraela i Agencję Żydowską. Agencja Żydowska to jest taka wpływowa organizacja dysponująca dużym budżetem, dużymi wpływami politycznymi. Utworzeniu zespołu pod nazwą HERT, którego zadaniem miało być przeprowadzenie operacji odzyskiwania mienia żydowskiego w Europie Środkowej, więc nie tylko w Polsce, ale w innych, ale w Polsce w szczególności. Tak, jeśli chodzi o roszczenia wobec Polski, to poprzednie szacunki potwierdził w jednej ze swoich publikacji pan dr Szebar Weiss, mówiąc, że chodzi rzeczywiście o 60-65 miliardów dolarów tego typu, tego rzędu są to roszczenia. Z tym, że wcześniej te roszczenia podnosili przedstawiciele tzw. przemysłu Holokaustu, czyli głównie organizacje ze Stanów Zjednoczonych prywatne. Właśnie na to zwróciłem też uwagę, że o ile poprzednio, to znaczy do początku ubiegłego roku, rząd Izraela się bezpośrednio nie angażował w te roszczenia majątkowe, dystansując się raczej od tego, to teraz już się zmieniło to o 180 stopni i rząd Izraela oficjalnie stanął na czele tej akcji roszczeniowej. Drugim takim wydarzeniem, na jakie warto moim zdaniem zwrócić uwagę i które uprawdopodobnia tę wiadomość, to jest było spotkanie rządu polskiego w pełnym składzie z rządem izraelskim. To spotkanie było poświęcone oficjalnie sprawom współpracy wojskowej, ale nie wierzę, żeby sprawa roszczeń majątkowych, zwłaszcza w kontekście powołania tego zespołu, w ogóle nie była przedmiotem obrad. No, nie wyobrażam sobie czegoś podobnego. Cały rząd uczestniczył. Tak, rząd w pełnym składzie, 55-osobowa delegacja. Co więcej, po tym spotkaniu w wywiadzie dla jednej z izraelskich gazet Władysław Bartoszewski powiedział między innymi, że wszystkie ugrupowania parlamentarne są niezmiennie przyjaźnie usposobione do Izraela, co zinterpretowałem jako taki uspokajający komunikat, że bez względu na wynik jesiennych wyborów w Polsce, bez względu na to, jaki rząd zostanie w ich następstwie powołany, izraelski program rewindykacji majątkowych nie jest zagrożony. Trzecim takim wydarzeniem, na które warto w tym kontekście zwrócić uwagę, jest wizyta prezydenta Obamy pod koniec maja ubiegłego roku. Wiem, że prezydent Obama przed przyjazdem do Warszawy, w przeddzień przyjazdu do Warszawy, otrzymał dwa listy. Jeden od Światowego Kongresu Żydów, drugi od amerykańskiego Komitetu Helsińskiego przy Kongresie Stanów Zjednoczonych. Te dwa listy były jednobrzmiące, to znaczy wyrażały nadzieję, że prezydent Obama wywrze nacisk na władze w Warszawie w kierunku relacji tych roszczeń żydowskich. I
mój korespondent twierdzi, że w czerwcu to zarządzenie zostało wydane, więc tu by się wszystko zgadzało. To następstwo czasowe jest. Wprawdzie rząd ustami premiera Tuska mówił, że Polski nie stać w tej chwili na to, żeby te rewindykacje majątkowe zrealizować. Tak, ale nie mówił nie, więc rozumiem, że nie stać byłoby rządu ze względów politycznych na takie ostentacyjne formy realizacji tych żądań, natomiast na formy dyskretne to już jak najbardziej. Wiesz, ja jestem też oskarżany za taki ten artykuł o tych przemyśle Holokaustu. Tam zwróciłem uwagę na wywiad, który się w Rzeczpospolitej ukazał z panem Lauderem, wówczas prezesem Światowego Kongresu. On mówił, że roszczenia można będzie rozłożyć na raty. Ukradzioną własność należy zwrócić, taki był tytuł tego wywiadu, pan Zychowicz to go przeprowadzał i tam pojawiła się taka właśnie nieukryta, wręcz po prostu powiedziałem, że w tej chwili Polska może nie stać, ale to może łaskawie rozłożymy na raty. Jest bardzo możliwe, że to jest jakieś wyjście naprzeciw oczekiwaniom strony żydowskiej, a żeby nie burzyć wizerunku rządu jako tego troszczącego się polski interes państwowy, no to oczywiście trzeba to robić dyskretnie i ten. Powiem, pewności nie mam, natomiast no, uważam, że tego rodzaju sygnały należy traktować bardzo poważnie, dlatego że ze strony żydowskiej pojawiły się wcześniej oznaki pewnego zniecierpliwienia, że droga dyplomatyczna właśnie nic nie daje, że polska strona zwodzi stronę żydowską różnymi takimi, tam się miga, więc bardzo możliwe, że to już te naciski dały rezultat, zwłaszcza ze strony pana prezydenta Obamy, który mógł rzeczywiście powiedzieć, że no my rozumiemy, że jednorazowo nie możecie takich roszczeń zrealizować, natomiast jeżeli to rozłożycie w czasie, co więcej, jeżeli unikniecie ostentacji, no to można to zrobić bezpiecznie. Zanim się opinia bliża zorientuje, to już będzie po operacji. Po 3 minuty minęły, razy 2. Powie pan dziękuję elegancko. A jeszcze jedno problem mamy. 3 minuty była prośba, amen. 6 minut. Wystarczy. Chyba, że... O palikocie musimy. Nie, bo to się przedłuża. Chyba, że będzie rzeczywiście 3 minuty. 3 minuty. Z zegarkiem w ręku. Dobrze. Wkroczę dobrze, na akcję. Dobrze, proszę ojca. Jako, że jesteśmy w Lublinie, nie sposób nie pomówić o pośle Palikocie, który tutaj z Lublina wyszedł, chociaż jest rodem filozofem biłgorajskim, ale no, w Lublinie przez wiele lat działał, stał na czele Platformy. Ostatnio pan Palikot zasłynął, wypowiedział, że polskości należy się wyrzec. Jakby pan ocenił wypowiedź pana Palikota, a równocześnie jak pan widzi szansę tego człowieka, czy jest on faktycznie niebezpieczny i jest w stanie, są głosy, że może być nawet prezydentem Polski takie. Ja jestem sceptyczny, ale jakby pan ocenił jego szansę? No jeśli poseł Palikot chce się wyrzec polskości, no się wyrzeka, no to nie można mu go gwałcić. Tutaj jak nie ma żadnych, nie odczuwa żadnych związków z polskością, no to nic na to poradzić nie możemy. Ciekaw jestem, jak się można wyrzec polskości, w jakiej, bo musi to jakieś zewnętrzne formy przyjąć. A on, gdyby, on apostazję to jest. Znaczy, gdyby się zrzekł obywatelstwa polskiego, no to mógłbym tylko sobie winszować, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Wtedy musiałby zrezygnować z mandatu poselskiego, nie mógłby zostać prezydentem. Obawiam się, że tego nie zrobi. No to nie może się wyrzec polskości, bo to są deklaracje bez pokrycia w takim razie. Poseł Palikot szybciej mówi niż myśli z tego wynika. Na pewno. Natomiast w ogóle jest, powiem panu tak, że obecność posła Palikota, a właściwie jego tej trzypki dziwnie osobliwej w Sejmie, to jest ilustracją upadku politycznego i moralnego naszego narodu, przynajmniej jego części. Natomiast to zjawisko, jakim jest poseł Palikot, który chyba nie ma żadnych poglądów w ogóle, tylko odpowiada na wyczuwane zapotrzebowanie jakieś, nie tyle społeczne, co potężnych mocodawców. Wydaje mi się, że obecna linia polityczna posła Palikota
odpowiada, wychodzi naprzeciw trzem takim zapotrzebowaniom. Po pierwsze, szajka, która okupuje Polskę i zachowuje się jak okupant niepewny trwałości okupacji, chciałaby, uprzedzając trochę fakty, chciałaby zwekslować frustrację społeczną przeciwko Kościołowi katolickiemu, powtórzyć operację, jaką we Francji przeprowadziła lewica na przełomie XIX-XX wieku. I to robi. Więc w tym sensie Palikot jest użyteczny, niewątpliwie, na czele tej trzutki dziwnie osobliwej. Druga sprawa to jest to, że Palikot, właściwie strategia Palikota polega na ekscytowaniu takiej zimnej wojny religijnej, jątrzeniu opinii, rozjątrzaniu opinii katolickiej, co doprowadzić może do zimnej wojny na pewno, a być może nawet do jakiejś gorącej, przynajmniej w porywach. A taka zimna wojna religijna jest bardzo na rękę strategicznym partnerom, bo jak się społeczeństwo da wciągnąć w tego rodzaju wojnę, to nawet nie zauważy, że państwa już nie ma. I wreszcie trzecie zapotrzebowanie społeczne, czy zapotrzebowanie, to jest Unia Europejska z tą ideologią marksizmu kulturowego, która nie znosi obecności religii na terenie publicznym, a zwłaszcza takiej obecności, która by się przekładała na inspirację etyką chrześcijańską systemu prawnego. I poseł Palikot tutaj też wychodzi naprzeciw. Zatem może być, niezależnie od tego, co on sam o tym wszystkim myśli, a nie sądzę, żeby tam jego trzutka sobie zdawała z tego wszystkiego sprawę, to może być sprawnym narzędziem takiej polityczno-moralnej destrukcji społeczeństwa polskiego. I w tym sensie jest niebezpieczny. Obawiam się, że to jest właśnie główne jego zadanie i główne niebezpieczeństwo płynące z jego działalności, jego obozu. No cóż, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.